Kierowania na internetowym koncie pacjenta już są. Teraz tylko kwestia decyzji. Gościem Polskiego Radia Białystok jest podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Joanna Zajkowska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Od dzisiaj można się szczepić na COVID-19, ale na moim internetowym koncie pacjenta, dzisiaj rano próbowałam się zarejestrować, dostępny termin to dopiero 11 grudnia i tylko w jednym miejscu. Dlaczego tak jest? Pewnie dużo chętnych jest. Mnie się udało zarejestrować już wczoraj, więc myślę, że wiele osób zarejestrowało się już wcześniej, stąd ta mniejsza ilość do, dostępnych terminów. I trzeba uważać, jak się rejestrujemy, którą szczepionkę wybieramy, a którą na tą falę koronawirusa? W tej chwili mamy szczepionkę dostępną, przygotowaną na aktualną tę familię o mikro. Omikrona, bo to właściwie trudno powiedzieć, że to jest jeden wirus omikron, to już jest cała grupa kuzynów, ale szczepionka, która jest przygotowana przez firmę Nowowax, zawiera ten podstawowy wariant omikron XBB15 i która uodparnia nas przeciwko tej całej rodzinie. Czyli to będzie szczepionka Nowaksowit. Nuwaxowit. To jest nazwa preparatu, natomiast firma nazywa się Novavax. Czyli wybierając, to należy akurat tą szczepionkę wybrać, żeby tu się nie pomylić i nie brać na przykład szczepionki Pfizera. Czym różni się ta nowa szczepionka od dotychczasowych? To jest ta platforma, czyli to przygotowanie. Polega na tym, że już mamy gotowe białko kolca wirusa omikron, czyli większą część niż w szczepionkach mRNA, ponieważ jest to cały kolec. Jest to przygotowane, wysyntetyzowana przez linie komórkowe owadzie, co troszkę zwalnia ten proces produkcji. Nie, nie są one tak szybko produkowane jak te szczepionki mRNA. Natomiast jest to szczepionka gotowa białkowa z adiuwantem, czyli czas działania jej będzie dłuższy niż szczepionek mRNA, jeżeli porównujemy do wcześniejszych szczepień. Czyli jak długo będzie działać? Planuje się, że ma być to szczepionka sezonowa raz na sezon. Natomiast w tej chwili rekomendacje mówią, że osoby, które już się szczepiły, powinny przyjąć jedną dawkę. Osoby, które się w ogóle nie szczepiły, y, będą szczepione w schemacie dwudawkowym. A w przyszłości będzie tak stosowana jak w przypadku grypy, sezonowo. Jakie są działania niepożądane? Na ile ona jest bezpieczna? Y, tak jak. Wszystkie szczepionki, które są dopuszczone do użytku, to, czyli y, najczęstsze powikłanie czy y, niedogodność, to jest y, ból w miejscu wkucia. Y, natomiast wy, wymienione możliwe powikłania, w, z ich częstością są w y, charakterystyce produktu letniczego i nie przekraczają one y, ryzyko powikłań. Nie, y, jest mniejsze niż korzyść ze szczepienia, z zastosowania tej szczepionki. Nie mogę powiedzieć, że nie ma tych nopów, bo one zawsze występują, tylko ich częstość jest rzeczywiście w promilach. A w przypadku wystąpienia gorączki, jak było przy objawach niepożądanych przy wcześniejszych szczepionkach, to wystarczą lek przeciwgorączkowy. A kto w szczególności powinien się zaszczepić? Przede wszystkim osoby, które z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby, czyli przede wszystkim seniorzy, osoby obarczone wielochorobowością, czyli z wieloma schorzeniami, osoby z chorobami kardiologicznymi, z chorobami płuc, przewlekłymi chorobami płuc, osoby leczone onkologicznie w momencie, kiedy można podać tę szczepionkę, no i w o przede wszystkim medycy i osoby opiekujące się osobami starszymi, tymi z wielochorobowością, żeby nie przyniosły do domu, nie transmitowały dalej tego wirusa. W ostatnim czasie jest coraz więcej zakażeń koronawirusem. COVID powrócił. Jak obecnie przedstawia się sytuacja w Polsce? Ja zaglądałam dzisiaj do raportów ministerstwa, natomiast jest to bardzo. Jest to, pokazuje raczej trendy wzrostu bądź spadku, dlatego że to są tylko dodatnie wyniki, które pochodzą z laboratoriów, więc jest to ułamek cząstka zachorowań, które mamy w Polsce. A te testy, które robimy w przychodniach, one nie trafiają do ogólnej bazy? Nie, jeżeli, jeżeli, nie są, jeżeli to są testy kasetkowe, te w przychodniach, jeżeli robimy testy sami w domu, nie są zgłaszane. Znaczy niektóre instytucje jeszcze mają dostęp do tego systemu zgłaszania, natomiast nie ma takiego obowiązku. Zgłaszają laboratoria. Eksperci szacują, że dochodzi nawet do 100 tysięcy dziennie zakażeń koronawirusem. Możliwe takie szacunki? Jest to bardzo prawdopodobna liczba. Oceniamy ją szacunkowo oczywiście na podstawie tego, co się znajduje w ściekach, na podstawie absencji chorobowej, która wynika nie tylko z COVID-u, ale i z innych zachorowań yy, z powodu innych wirusów. Ale z, te szacunki wydają mi się prawdopodobne. I dlaczego wobec tego ta fala jest tak wysoka? Zaczął się sezon, a wirus, COVID się rozpycha między innymi wirusami. W związku z tym... Ale w przychodniach 90% osób, które zgłaszają się z infekcjami wirusowymi, ma potwierdzone COVID. Tak, dlatego że w tym wyścigu o nasze gardła ten COVID wygrywa. Jest najmocniejszy. Wygrywa, tak. Ze względu na szybką transmisję, ze względu na wysoką zaraźliwość. Także pierwszy wyścigu. A jakie objawy? Ból gardła, ból głowy, gorączka, może być czasem biegunka, która może nas zmylić, zmęczenie, czyli to dokładnie to samo co było w... już nie tak często utrata węchu. Tutaj raczej nie. A co to jest long covid? Long COVID to są niestety powikłania, to są, mamy coraz więcej danych, coraz więcej dowodów naukowych, że przebycie COVID ma wpływ na funkcjonowanie naszych wielu narządów. Na układ nerwowy, na układ krążenia, na układ oddechowy, przewlekłe zmęczenie, depresję, ujawnienie się szybciej choroby Parkinsona, na przykład w postaci drżeń. Szereg tutaj mamy, long COVID to jest bardzo długa lista schorzeń związanych. Związanych z innymi narządami? Jako podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii zaleca pani wprowadzanie maseczek w szpitalach, w przychodniach. Dlaczego? Dlatego, że w szpitalach i w przychodniach spotykają się ludzie chorzy. Mogą przynieść, transmitować wirus i rozprzestrzeniać go wśród ludzi, którzy mają inne problemy zdrowotne, czyli wśród tej grupy wrażliwej. Poza tym, no, czekając w kolejce, nawet z infekcją górnych dróg oddechowych, zakażamy się nawzajem. Przypomnijmy, że najważniejsze w walce z koronawirusem i w ogóle z różnymi infekcjami wirusowymi. To są zasady higieny? Dokładnie. Częste mycie rąk. To dotyczy grypy, RSV, dotyczy COVID-u i wszystkich innych wirusów górnych dróg oddechowych. Jeżeli staramy się kaszleć bądź kichać w łokieć, nie w dłonie, którymi dotykamy później klamki i rozprzestrzeniamy tego wirusa. No więc jeżeli mamy cechy infekcji, najlepiej zostać w domu, a jeżeli już musimy wyjść, to koniecznie z maseczką. A w walce z covid mamy też taką broń jak szczepionki. Warto z nich skorzystać. A przypomnę, że szczepić się mogą osoby od 12 roku życia, ale konieczne jest e skierowanie Można je znaleźć w internetowym koncie pacjenta i w aplikacji Moje IKP. Nie mają ich ci, którzy szczepili się przeciw COVID-19 w ciągu ostatniego pół roku, lub mają jeszcze aktualne skierowania. A na szczepienie można zarejestrować się m.in. przez aplikację Moje IKP. I to jest najprostszy sposób. A o tym, dlaczego warto się szczepić, rozmawiałam z podlaską konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanną Zajkowską. Dziękuję Pani za wizytę w studio. Dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego dnia.